W Moskwie Rosjanie podejmowali Brazylijczyków i przegrali 0-1. Goście zagrali m.in. bez Ronaldinho, narzekającego na drobną kontuzję. Jedyny gol padł w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Po strzale z dystansu Roberto Carlosa lot piłki ręką zmienił Ronaldo. Sędzia nie zauważył tego jednak i nakazał wznowienie gry od środka. Kilka minut później napastnik Realu Madryt miał już szansę w przepisowy sposób podwyższyć, ale przegrał pojedynek z rosyjskim bramkarzem. Później gospodarze kilkakrotnie byli bliscy wyrównania. Po ładnym strzale Aleksandra Kierżakowa piłka trafiła jednak w poprzeczkę. A kolejną dogodną sytuację miał Wasilij Bieryzucki. Po jego strzale na posterunku był jednak brazylijski bramkarz Rogerio Ceni. Wreszcie po akcji Andrzeja Arszawina w brazylijskim polu karnym przewrócono Kierżakowa, sędzia jednak nie dopatrzył się faulu. Brazylijczycy to jeden z głównych faworytów nadchodzących mistrzostw świata. W Niemczech nie zagrają zaś Rosjanie, którzy już przygotowują się do eliminacji mistrzostw Europy.